Na tym filmie pokażę Wam przykładowe zadanie bazujące na rozkładzie chi kwadrat. Jednak trochę słowo teorii. Generalnie rozkład chi kwadrat to jest jakby teoretyczny rozkład, który stanowi sumę kwadratów iluś tam zmiennych losowych, z których każda ma rozkład normalny, standaryzowany, czyli rozkład, który ma wartość oczekiwaną z góry zaukładaną jako 0, a wartość odchylenia standardowego w takim rozkładzie wynosi zawsze 1. I w tym momencie możemy powiedzieć, że rozkład z, tej zmiennej z, posiada rozkład chi kwadrat, gdzie to jest po prostu suma tych rozkładów zmiennych losowych o rozkładzie normalnym, ale podniesionym do kwadratu. I pamiętamy o tym, że bardzo dużo testów statystycznych, jak i przedziałów ufności, przykładowo dla odchylenia standardowego i wariancji, bazują na tym rozkładzie chi kwadrat. Ten rozkład zmiennej jest często wykorzystywany przy weryfikacji pewnych przypuszczeń, czy to parametrycznych, czy nieparametrycznych, ale mogą być na zaliczeniach zadania dotyczące samej zmiennej losowej. Mogą być pytania dotyczące tego, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienna chi kwadrat o określonej liczbie stopni swobody będzie w określonym przedziale, albo też będzie niższa lub wyższa od zadanego poziomu. I pamiętajmy o tym, że jeżeli przykładowa zmienna losowa ma od razu już określoną liczbę stopni swobody, możemy od razu przeprowadzić standaryzację, czyli sprowadzić dany rozkład teoretyczny, tutaj chi kwadrat, do rozkładu normalnego, czyli takiego o układzie 0,1, czyli średniej 0, odchyleniu standardowym 1. Co to może nam dać? To, że możemy po prostu rozwiązać zadanie znacznie szybciej niż korzystając w tradycyjny sposób z jakichś tablic rozkładu chi kwadrat. I podstawowe dwa elementy, które możemy powiedzieć o rozkładzie chi kwadrat, to ile wynosi wartość oczekiwana w takim rozkładzie oraz ile wynosi odchylenie standardowe w takim rozkładzie. Jeżeli wiem, że przykładowy rozkład chi kwadrat posiada 10 stopni swobody, oznacza to tyle, że bardzo łatwo mogę wyznaczyć wartość oczekiwaną w tym rozkładzie, ponieważ wartość oczekiwana w tym rozkładzie chi kwadrat równa się k, gdzie k to liczba stopni swobody, a w treści zadania jest podane, że stopni swobody mamy 10, dlatego od razu mogę powiedzieć, że wartość oczekiwana wynosi 10. Drugą miarą, która może w podstawowy sposób charakteryzować rozkład teoretyczny w każdej zmiennej losowej, jest wariancja lub odchylenie standardowe. Jest to miara rozproszenia, która w tym rozkładzie chi kwadrat ma z góry zdefiniowane i jak można ją sprawnie policzyć. Przykładowo w rozkładzie chi kwadrat ona wynosi 2 razy k, gdzie k znowu to jest liczba stopni swobody, czyli wiem, że wariancja przy 10 stopniach swobody w takim rozkładzie chi kwadrat wynosi 20. Sama wariancja, jak wiemy, nie posiada interpretacji. Ciężko ją zinterpretować jako miarę rozproszenia. Dopiero po wyznaczeniu jej pierwiastka, czyli wyznaczeniu odchylenia standardowego, możemy poddawać ten wynik interpretacji. I te dwa podstawowe parametry mogą nam właśnie służyć do standaryzacji. A ona polega na tym, że każdy rozkład teoretyczny można zamienić, nawet sam rozkład normalny o dowolnych parametrach też można zmienić na rozkład normalny, ale o stałym układzie 0,1, czyli średnia 0, odchylenie standardowe w populacji generalnej równe 1. Sama standaryzacja polega na tym, że od konkretnej standaryzowanej wartości, na przykład z tego rozkładu chi kwadrat, trzeba odjąć wartość średnią z populacji generalnej i podzielić przez odchylenie standardowe z populacji generalnej, czyli u nas średnią jest ta wartość oczekiwana, a tutaj sigmą i jest to nasze odchylenie standardowe w rozkładzie chi kwadrat równe 20 przy średniej równej 10. I pokażę Wam teraz dwie wartości, jak należy je standaryzować. Przykładowa wartość, którą ja wzięłam, wynosi 18,307. Wzięłam ją z zadania, które zaraz pokażę Wam poniżej, ale tutaj pokażemy to standaryzację. Od konkretnej wartości odejmuję średnią, a dzielę całą różnicę przez wartość odchylenia standardowego i otrzymana wartość już zestandaryzowana, która posiada rozkład normalny 0,1, wynosi 1,86.
Druga wartość, którą Wam mogę pokazać, jak ją zestandaryzować, wynosi 23,209. Jeżeli od niej odejmiemy 10 jako wartość oczekiwaną, a różnicę podzielimy przez odchylenie standardowe w tym rozkładzie, otrzymamy drugą wartość zestandaryzowaną, która posiada rozkład normalny 0,1. Dzięki temu, że zmienna posiada już zestandaryzowany rozkład zero-jedynkowy, można korzystać z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, aby określić prawdopodobieństwo, które będziemy szukać. Jeżeli tutaj powiedzmy potrzebowalibyśmy określić wartość dystrybuanty, ale od U ujemnego, co też jest dopuszczalne jak najbardziej, musimy w tym momencie znaleźć wartość od albo w tablicach dystrybuanty dla ujemnych, albo szukamy sobie wynik od 1,5 i robimy 1 minus wartość dystrybuanty, którą znaleźliśmy dla wartości dodatniej. Na oddzielnym filmie na pewno możecie u mnie zobaczyć na YouTubie, jak się szuka wartość dystrybuanty od wartości ujemnego, ujemnej wartości z rozkładu normalnego. A to, co ja Wam dzisiaj chciałam pokazać, jest powiedzmy obliczenie prawdopodobieństwa, że w rozkładzie chi kwadrat, który ma 10 stopni swobody, nasza zmienna przyjmie wartość większą niż 18,307. Pamiętajmy o tym, że żeby korzystać ze standaryzacji, musimy zmienić ten znak na przeciwny, czyli wstawić ze znaku większości znak 1 czy mniejsze bądź równe. Pamiętając, że jeżeli szukam, że coś ma być większe, to lepiej od jedynki, od 100% odjąć prawdopodobieństwo, że przyjmiemy wartość niższą niż ta, która była tutaj podana. Dzięki temu, że znak został zmieniony z znaku większe na mniejsze, ewentualnie mniejsze równe, możemy zapisać, że interesuje nas prawdopodobieństwo zapisane jako dystrybuanta. Bo dystrybuanta jest to skumulowane prawdopodobieństwo, że chi kwadrat przyjmie tu akurat tą wartość. Czyli to jest suma kolejnych prawdopodobieństw, że chi kwadrat przyjmie wartość 0, 1 i tak dalej, kolejne jakieś wartości ułamkowe czy całkowite, ale nie przekraczające 18,307. I teraz, jeżeli wiem, że mnie interesuje wartość dystrybuanty od chi kwadrat równego 18, to poprzez to, że tutaj ta zmienna została zestandaryzowana do rozkładu normalnego o wartości 1,86, mogę zamiast zapisać, że to jest poszukiwana wartość dystrybuanta od chi kwadrat 18 po przecinku, mogę zapisać, że mnie interesuje wartość dystrybuanty, ale teraz rozkładu normalnego od wartości 1,86. To, co tutaj nam wyszło, to jest 1 minus, bo jedynka była wcześniej, 0,9686. Ta wartość została znaleziona przeze mnie wcześniej w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego i zapamiętajmy, jak to się szuka. Patrzymy na tą wartość 1,86. Włączamy sobie papierowe tablice tego rozkładu normalnego, dokładnie dystrybuanta rozkładu normalnego 1,86. Tutaj w wierszach szukam wartości całkowitej i części dziesiętnej, czyli tu jest 1,8 i w części setnej szukamy 0,06, czyli 6 części setnych. I na przecięciu poszukiwanej przeze mnie wartości 1,8 w wierszu szukamy, mamy wartość 0,96855. Tutaj w tym momencie została zaokrąglona ona do 4 miejsc po przecinku, ale czy zrobicie do 4 czy do 5 nie będzie problemu, przynajmniej do 3 miejsc po przecinku. Jeżeli policzymy różnicę i zamienimy to na procent, to powiemy w tym momencie, że prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa chi kwadrat o 5 stopniach swobody przekroczy wartość 18,307 wynosi 3,14%. Jest to bardzo ułatwione obliczenie z wykorzystaniem standaryzacji do rozkładu normalnego. Nie potrzeba dodatkowych tablic oprócz dystrybuanty rozkładu normalnego. Tak samo możemy obliczyć prawdopodobieństwo od razu, że chi kwadrat będzie miało wartość niższą od zadanej. I teraz, jeżeli wartość jest od razu tutaj tego znaku mniejsze, ewentualnie mniejsze równe, od razu możemy przejść na zapis, że interesuje nas wartość dystrybuanty dla rozkładu chi kwadrat
od wartości 15,587. I teraz ta wartość powinna zostać zestandaryzowana i tutaj ona, powiedzmy, jak od 15 odjęlibyśmy 10 i podzielili przez pierwiastek z 20, otrzymamy wartość 1,34. I od tej wartości znaleziona wartość dystrybuanty w rozkładzie normalnym wynosi 0,9099. I teraz jak ja to znalazłam? 1,34 i 4 części setne. Czyli 1,3 i 4 części setne, czyli to jest ta liczba, bo tutaj są części setne. I 1,3 tutaj wierszu, czyli na przecięciu wiersza i kolumny mamy wynik 0,9099. Ten wynik mamy i jest to inaczej już prawdopodobieństwo tego, że rozkład, że zmienna losowa o rozkładzie chi kwadrat nie będzie miała wartości niższe, że będzie miała wartości niższe od 15 po przecinku. Te szanse są dość wysokie. Generalnie jeszcze można sobie powiedzieć, że sam rozkład chi kwadrat jest rozkładem asymetrycznym, innym niż rozkład normalny i w wielu testach szanse na odrzucenie hipotezy zerowej są wtedy, kiedy nasza statystyka przekroczy pewien określony poziom i to prawdopodobieństwo wtedy będzie wynosiło 5%.